Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was bardzo, bardzo prosty pomysł związany z glutem i tutaj mam własnoręcznie zrobiony glut z domowych składników i w tym filmiku postaram się go zafarbować na jakiś inny kolor. On jest taki biały. Zobaczymy, czy da się w prosty sposób pofarbować gluta. Chwilowo go rozciągam, pokazuję Wam, jaką ma konsystencję. On jest zrobiony akurat z kleju i jeszcze innych paru składników, a tutaj mam markera różowego i teraz tym markerem postaram się pofarbować glut na różowo. Najpierw robię sobie taką kuleczkę, uklepuję na wierzchu i maluję. Tutaj mamy trochę ciapek na samej górze i teraz rozciągam i zagniatam. I zwijam. I teraz tak wygląda zwinięty, a teraz mieszamy. I przez zagniatanie ten kolor się rozkłada po całej masie i staje się coraz jaśniejszy i też coraz bardziej jednolity. A teraz przypomina gumę do rzucia balonową, jeśli chodzi o taki jasno-różowy kolor i o konsystencję trochę też. Teraz patrzę na moje ręce i wydaje mi się, że nie farbuję, a może tak nieznacznie, ale w każdym razie nie widzę, żeby zostawało to na moich palcach. O, i powstał taki pastelowy, bardzo, bardzo jasny, różowy kolor. Wydaje mi się, że całkiem ciekawy, całkiem sympatyczny. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. W ten sposób, jak widzicie, można bardzo łatwo, bez barwników spożywczych, zafarbować gluta, którego zrobimy własnoręcznie z tych składników, które mamy pod ręką w domu. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!